Siema, siema, hejos. Siódma 30, słońce wstaje. Porywam dzisiaj Kuboka, nie pójdzie do szkoły i pojedzie ze mną na tor do Lipna, do Puga Areny. Mamy specjalne zezwolenie na jazdę na kładzie, tam nie wolno jeździć kładami, ale nam się zgodzili, wyjątkowo trzeba to wykorzystać. Jestem ciekawy reakcji tego Kuboka mojego. Tymczasem siema! Siema! I co, zaskoczyłem cię? Mhm. Nie wiedziałeś? I co teraz będzie? Szybki odwrót! Szybki odwrót. To co, pakujemy się na busa, nie? Bierz kask. Słuchaj, tu ci torbę uszykowałem, będziesz miał tą torbę. Potem sobie ją uszykujesz, ale co masz do zabrania? Ale piękny wschód, co? No. Lecimy po najazd, wiesz? Pożyczyć od Słowasa. Jeździć na kłada na przykład, no i wyluzować się. No. No nie ma co robić, nie? No. A na kładzie to wszystko sterować, operować, bąkole robić, co ja kocham robić, bączki. O, z jednym światłem. No patrz. Na policję trzeba zgłosić. No. Będziemy taki psi patrol, co? No. Dobra, całą drogę. Całą drogę. Tylko żeby na nas ktoś, wiesz, no, policji nie nazwał. No tak, ale my mamy światła, nie? No. Ale nie mamy chlapacza. Oj. No, bo się urwał. Sławas go znalazł, ale go nie przymocowałem. Masz nowy fryz. Czekaj, no, mam. Spotkamy się z kurierem, słuchaj, wiesz? Będzie miał najazd dla nas. Słuchaj, a powiedz, jaka twoja reakcja była, jak zamiast do szkoły, to cię mama gdzie indziej zawiozła, o co chodziło? Powiedz. Tak ty się zaskoczyłem. To znaczy jak? W którym momencie, kiedy, co? Jak to było? Powiedz. Jak przyjechałem i byłem w zakładzie i nie widziałem kładów. To już myślałem, że one pojechały, że już... Aha, a co mama ci powiedziała? Że oddaliśmy z testów, tak? Tak pomyślałeś? Nie, moja mama nic takiego nie mówiła. Ale nie, no... Że pojechała do szkoły, a potem pojechała, zawróciła do twojej pracy. Coś ty, no, tak cię wyrolowała? I co, byłeś w szoku? No. I co pomyślałeś? Coś ten dziadek znowu wymyślił. No. Będziemy mieli przerzut. Z busa na busa. Z busa na busa? No. Z busa na busa. To co, nadal nie chcesz wiedzieć, gdzie jedziemy? Nie chcę. Nie chcesz. To się dowiesz. Jest Bartas. Aha. Siema. To ja raz. Ale fajnie. Gdzie lecisz? Na tor Lipno. No, do Lipno. Teraz będziesz miał ładnie. No, bo taką rynnę, wiesz, pożyczyliśmy, nie? Ale to tak słabo, nie? Będzie. A ten to jest taki sam jak tamten. Proszę? Ulicę mam pobrać. A, dobra. Nara, dzięki. No. Słońce, tu śnieżyca. Co, Kuba, nadal nie chcesz wiedzieć, gdzie lecimy? Nie chcę wiedzieć. Nie chcesz. To kiedy będziesz chciał wiedzieć? Niespodzianką to jest ta nawigacja. No, to. Zaraz musimy się zapytać o drogę, wiesz? Ale kogo? Nie wiem. Dobra, Kuba, ja ci mówię, gdzie jedziemy, bo pypcia dostaniesz, już nie, widzę. Słuchaj, jedziemy do Adasia.
Będziesz go uczył jeździć, będziecie jeździć na quadach. Obiecałeś mu. Po co tu przyjechaliśmy? Słuchaj. Po co tu przyjechaliśmy? Tu sobie zostawimy auto, bo nie podjedziemy pod Adasia busem, bo on patrzy przez okna, wiesz, i widzi, a zrobimy mu niespodziankę i podjedziemy quadami. Dobra? Dobra. Ja sobie tutaj stanę. Ale musimy się ubrać, nie? No, będziemy się ubierać, tylko pierw wystawimy quada, żeby mieć gdzie się ubrać. I trzeba ten... I słuchaj, i tu sobie pojedziemy i tu jest kawałek do Adasia i tu sobie wjedziemy tam. Ale ja już muszę tego mojego quada odpalić, bo jak on nie odpali, to wiesz co będzie, nie? No to będzie słabo. No właśnie, więc od razu... Ponagrywasz mnie? No. To ja pokażę widzom najazd mój. Tylko ja muszę czapę moją wziąć. O kurczę, a czapa jest gdzie? A tu dobra jest. No bierz czapę. Tylko muszę się rozpiąć i ja zawsze robię tak, bo... I co, zadowolony jesteś? No. Nauczysz bączków Adama? Dwa w jednym. Dwa w jednym. To ja wyjdę sobie tą stroną, nie? Dobra, ale trzymaj kamerkę. Dobra. Wyjdziesz to... moją, wiesz, bo dobra. Tam będziemy... To ja widzowie przejmuję, na razie tak ponagrywam, bo teraz będzie trochę trudno z kamerą, ale przecież... Da się to zrobić. Da się. Da się, da się. Dobra, wystawiamy. Ale wiedziałem, coś czułem, że pojedziemy do Adasia. Coś ty. No. Bo mówię, tak się tu kręcimy, kręcimy się. Kurczę. No mówię, do Adasia. Chodź, chodź, chodź. Prezent. No. O Jezu, co to są za krzaki w ogóle? Joki, no, jest wielki. Widzowie, ja tu się muszę odsunąć, żeby się wszystko... No. Chodź, wystawimy szybko twojego kładziocha. Kładziocha. O, jeju. I się przebierzemy. No. I co mówiłeś, że musisz go odpalić? Patrz, łańcuchem nie nasmarowałeś, chłopie. No. Zapomniałem. A przecież był smarowany. Ojej. A to nieźle. Tak. Ło. Dobra, chodź, pokażemy ten najazd. Dobra, to ja idę. Ja muszę nawet się odsunąć, żeby go całego pokazać, tego najazda naszego. I łaptor, paliwo zapasowe widzę wzięte. No, nie wzięte, trzeba natankować. Więc ja mojego od razu muszę, dziadek, odpalić, bo... Dobra. No to odpalaj. Trzymaj. Jest, no. I wiesz co, i odjedź za auto, dobra? Dobra. To... Albo nie, wiesz co, nie odpalaj. Ja choć wystawimy jeszcze mojego, bo sami jesteśmy. No dobra. Ja go tylko przepcham ci tu, no, żeby tu nie przeszkadzał. Oj, co on taki jakiś? Kurczę, bo chyba po śniegu, nie? I pamiętaj, że teraz łańcuch trzeba nasmarować, bo masz... Brudny. Brudny. No, nie brudny, tylko zardzewiały. No. Ale ślizgo, jeny, ale będą bąki szły. No. Ja od razu robię bąki. No. Dobra, chodź, pokażemy teraz. Chodź tu, bo pada się. To mówisz, teraz mam odpalić tego mojego Kajosa? Nie, poczekaj jeszcze. No mówię, że zaraz, nie? Nie, że teraz, tylko że zaraz. No. Ciekawe, czy taki sam będzie jak ten, co mamy, wiesz? O kurczę, zobacz, Kuba. Coś podpadłeś, czy co? Co podpadłem? No nie wiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, na się kłania. Witam. Myślę, że widzimy się teraz, a nie za chwilę. Bo już by były problemy, przypuszczam. Dlaczego? No nie wybiera się pan tutaj do lasu czasem pojeździć. Nie, nie. No, widzę taki sprzęt, no to...
Nie, nie, nie. Chyba dlatego to służy. Nie, chcieliśmy nie? zostawić tu auto i dojechać do Dobrzejewic. A do Dobrzejewic bardzo dobrze. Publiczną drogą jak najbardziej można jeździć. Ale korzystając z okazji, że tutaj się spotykamy. Tak. Tylko przypomnę, jakie są zasady poruszania się po lesie pojazdami. Jeździ się tylko po drogach leśnych udostępnionych, na których jest tablica, że to jest udostępnione dla ruchu turystycznego, albo po drogach publicznych. Poza tym wszędzie wjazd w drogę inną leśną jest zabroniony. Jest to wykroczenie, może być karane mandatem, wnioskiem do sądu. Ale skoro pan tutaj planuje jeździć, do Dobrzejewic, znaczy, jak najbardziej można. Nie, nie, po prostu tak tutaj stanęliśmy i... Ale wóz macie. No mamy no. Nie, no po prostu my tu, no tu droga dobrze, jest w sumie asfaltowa. Bo my niespodziankę tu... chcieliśmy zrobić. No, chłopcowi. Tutaj jeszcze można stać, powiedzmy, i we właściwą stronę się udać. Aha, aha, czyli tą drogą jeszcze można... Kawałeczek tutaj do tego punktu, bo powiedzmy, miejsce na ognisko, można dojechać dalej, też jest zakaz wjazdu już. Nie ma dalej znaku udostępniającego, czyli jak nie ma... Znaku, to znaku, nie że można wolno jechać, to dalej jechać nie wolno. Nie wolno. Takie są przepisy w lasach. Ustawa o lasach obowiązuje i precyzuje te sprawy, jak to powinno wyglądać. Dobrze, dobrze. Zrozumiałe jest. No, zrozumiałe jest. No, nie chcieliśmy. No to i też dobrze, że spotkaliśmy się teraz, a nie... I generalnie, i no kończy to... się po prostu na pogadance. Tak. I generalnie, no to po prostu, no nie chcę jeździć po lasach. Bardzo jedynie nas to cieszy, bardzo nas to cieszy, bo... Mamy prywatny taki las, gdzie mamy tam zgodę i możemy... Bardzo mnie to cieszy. Dzień dobry, przepraszam, że przeszkadzam. Czy ja dobrze rozpoznaję Black Opsa?